Także siemano, ja jestem Error, witajcie już w kolejnym odcinku z przerabiania jakichś samochodów i tak dalej w GTA Online z nowego DLC. No i co? No i dzisiaj będziemy sobie robić jakiegoś tam Mustanga. No i nie przedłużając, przejdźmy do gry. Także witajcie już w grze. Tak oto się prezentuje nasz Mustang. Nie wiem, który to jest rocznik niestety. O kurwa, ale świeci. Nie wiem, który to jest rocznik, możecie napisać w komentarzu, ale wychodził w podobnym kolorze i w podobnej kolorystyce właśnie maski, też taka czarna. Jeszcze miał takie pasy i był to 302 boss chyba, jeśli się nie mylę. 302 albo 312? 302 prawdopodobnie. Dźwięk ma nawet spoko. No, coś tam nawet chce stawać na koło. Ale jest chyba zbyt ciężki. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda w środku. No, takie kurwa lata, nie wiem, 70, 80. Nie wiem, nie znam się totalnie na amerykańskich wozach, tym bardziej na Mustangach. Znaczy, na Mustangach trochę się jeszcze tam znam, ale troszkę. Dobra, bez zbędnego pitolenia. Zróbmy sobie ten samochodzik. Mam nadzieję, że będzie dało się... A, no i zapomniałem dopowiedzieć właśnie, że jest to Vapid Dominator GTT. No, mam nadzieję, że będzie tutaj te takie słynne malowanie Mustanga Boss. Mam nadzieję, że taki będzie. Bo jeśli nie, no, trochę się zawiodę, ale no, może będzie coś podobnego. Tylny zderzak. Nie, no zostawmy sobie taki. Silnik, blok silnika. Osłony można by dać jakieś takie karbowane. A, dajmy chromowane na przykład. Filtry powietrza. Jakie tutaj będą filtry powietrza? Plastikowy górny kolektor. 450 cui. Cui. Kolektor jakiś taki powietrzny V8, kolor 1, 2, 3. O kurwa, czarny kompresor. Polerowany kompresor. Można by sobie dać jakiś... A, dajmy sobie kompresorek. Kompresorek. I co tutaj jest? Polerowana rozpórka karbonowa. Dajmy sobie karbonową. Ulepszenia silnika na maksa. Chłodnice pośrednie, czyli tutaj gdzieś jest taka chłodnica. Dajmy sobie taką z dwoma wentylatorami. I co tutaj mamy? Wydech. Jakieś wydechy może będą spoko, fajne. Ja bym takie coś zarzucił może. Wydech sportowy, hot drink tytanowy. Dajmy ten, wydech sportowy. Nadkola. O kurwa. No, no, ładne. Ładne rzeczy. Dobra, dajmy sobie coś takiego. Całkiem fajnie to wygląda. Grille. Usunięty symbol. A, bo to jest dominator. Nie, no weźmy sobie takie coś, zostawmy osłony reflektorów. Nie, no nic tutaj nie będę dawał. Maski fabryczna, jakaś taka szmaka, owaka. Można by dać sobie jakiś wlocik, bym tutaj dał. Na przykład albo coś takiego, albo coś takiego. Dobra, można dać turbomaskę Sabre kolor 2. I zapięcie maski, jakieś chromy może. Albo coś w tym stylu, zapięcie maski do dragu. Tu wyścigowe, a dajmy sobie wyścigowe na przykład. I tak nie ma różnicy. Siedzenia, w sensie nie ma różnicy osiągowo, nie? Nie, no dobra, siedzenia mogą zostać, kierownice też, klatka. Nie będę tutaj montował żadnej klatki, światła, reflektory. Dajmy sobie ksenonki jakieś. Oznaczenia, o. Białe podwójne pasy. Czarne podwójne pasy. Takie, takie. O kurwa, bardzo podobne. Bardzo podobne. Idziemy w dobrym kierunku. O kurwa. No praktycznie, że idealne, tylko bez tych pasów. Znaleziony w stodole. Kurwa, a nie będzie bez tego? To byłoby spoko. O!
Podkręcony płomień, też zajebiste. Patriot. Ej, to jest dobre. To jest dojebane. O kurwa, uliczna machina z lat 70. Czyli to jest Mustang z 70., jeśli się nie mylę. Nie wiem, może po prostu te malowanie się tak nazywa. Dobra, dajmy sobie to. To trochę fajnie wygląda. Nie no, dobra, dajmy sobie to. Wygląda to jak takie typowe mustangowe. Dajmy sobie, zarzućmy sobie tu jakąś taką żaluzję. Karbonowa. Czarny plastik. Wydajmy, tablica. Dajmy sobie na przykład General. Spójrzmy. Lakierowanie podstawowe. Dam metaliczny pomarańczowy. Pomarańczowy. Dobra. Pomarańczowy. Kolor dodatkowy, czyli to. Okej. Okay. To bym też mógł w sumie na pomarańczowe dać. Chociaż tu jest zderzak. Dobra, dajmy sobie tutaj to pomarańczowy. I zaraz ten. Weźmiemy sobie coś innego. Nie, tutaj taki może zostać. Kolor akcentu, czyli to. Tu już przybliżyli to fajnie na zegary. Nie no, niech sobie zostanie biały. Okej. Okay. Dajmy tutaj jakieś takie zderzaki. Przednie zderzaki. Taki dajmy zderzak. Tylne zderzaki. Nie, nie to. Maska jest. Nie to, tylko to. No nie wiem, no zostawiłbym to. Dobra, to można tak zostawić. Przejdźmy sobie dalej. Światła są omówione, dobra. W sensie, że zrobione. Lakierowanie, progi. O, nerki takie. Nereczki. Czy po prostu wloty? Nie wiem. Dobra, dajmy sobie takie coś. Spoiler. Można by było dać jakiś spoiler w sumie. Ewentualnie jakąś taką loteczkę. Bez spoilera niech będzie. Spoiler zderzaka. O, fabryczny zostawię. Pasy przeciwsłoneczne. Można by to dać w sumie. Taki spoko to wygląda. Zawieszenie. Można by obniżyć. Dobra, obniżmy sobie. Skrzynia taka, sraka, owaka. Koła, dajmy sobie jakiś muscle. Bo to jest samochód muscle car. Może Dukes. Muscle freak. Jakie są? Muscle freaky w sumie. Sraka. Mecha. A, to jest to. Dobra, dajmy sobie Classic 5. Niech będą. Kolorku czerń, bo czemu by nie? Koła, ulepszenia, opon, kuloodporne. Projekty nie trzeba. Dym spod opon, niech będzie sobie oranżowy, czyli taki pomarańcz. Szyby lekko przyciemnie. Dobra. Jest ładnie zrobiony samochodzik. Trochę na szybko, ale jest zrobiony dosyć ładnie. Przypomina to trochę Mustanga. Nawet trochę bardzo. Wow, jaki spam. Ładny jest, naprawdę. Mi się podoba. Jest bardzo ładny. Przed te wydechy. Ale on driftuje. On ma długi... Kurwa, ale on ma długą odcinę, naprawdę. A zobaczmy, czy on jest obniżony na maksa tutaj w menu interakcji. Domyślne. Dajmy sobie domyślne. To można by zrobić jakieś 1/4 mili. Na przykład stąd zacznę. Z podwyższonym zawieszeniem. Tak, podwyższone zawieszenie, czyli domyślne. O, teraz staję na koło. Ale poczekajcie, bo chciałem zobaczyć, jak długo będzie mielił kołami. Weźmy sobie na przykład z tej linii. Ok. O tak około 2,5 do 3 sekund. Ok. Nie wiem, czy źle czegoś nie zrobiłem. Możemy zrobić tutaj jeszcze
jeden pomiar w drugą stronę. No tak, 3,2 sekundy. Mam stoper w głowie, więc wiem. 3,2 tak na oko będzie. Dobra, sprawdźmy, ile na obniżonym zawieszeniu będzie mielił kołami. Na górę nie ma sensu jechać, no bo to jest muscle car, on ma być na 1,4 mili, więc w sumie pick-up też niepotrzebnie tam był, ale to bardziej taki rajdowy był pick-up. Dobra, zobaczmy, ile mu to zajmie. Takie srogie 3,5. 3,5 sekundy, ale przeliczę jeszcze raz, bo mogę się jebnąć. 3,5 sekundy jednak, no. Czyli w sumie nie ma jakiejś takiej wielkiej różnicy. Myślałem, że będzie jakaś taka różnica. Ale pojazd jest dosyć szybki. Na 1,4 mili chyba jak znalazł. Nie wiem. Zobaczmy sobie jeszcze taki pomiar ze środka auta. Ja pierdol, jak go mieli. Ja już bym zdążył jakimś innym samochodem zrobić bączki, kurwa, 5 razy. A on by dalej mielił. O, Packersa akurat pokazałem. Są żaluzje, nic tam za bardzo nie widać. Okej. Dobra. No do 40 go dusi, ale później to idzie jak szybki, jak wściekły, jak wkurwiony. To 20. Dobra. Tu już starczy, bo nam się nawet trasa skończyła. No, powiem wam tyle. Samochód całkiem fajny, malowanie dosyć odwzorowane, jeśli chodzi o Mustanga Bossa, tylko że przez środek kończyły się te pasy. Te pasy się kończyły do tych pasków po boku. Tak mniej więcej było. Ewentualnie do całej maski, jeśli się nie mylę. Ale przez cały samochód chyba tych pasków nie było. No, ale całkiem podobne malowanie do Mustanga. To chyba nawet oryginalne malowanie było. Mustanga 302 Boss. Czyli wersja jakiejś tam szefowskiej. Nie wiem, kurwa, nie znam się aż tak na amerykańskich samochodach. Dobra. No, ładny jest to samochód. Także, jeżeli wam się spodobał samochód, bądź tuning, bądź ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi na tym kanale, możecie zostawić suba z dzwonem, żeby nie przegapić nowych filmów, nie tylko z GTA Online. Całkiem fajny kolor. To jest chyba jakaś... To jest czerwień, ale to jest taka wdzięczna czerwień chyba. Jeśli się nie mylę. Całkiem ładny kolorek. Do tego samochodu fajnie pasuje. Jeszcze czarne felgi. No takie półczarne. Fajne, fajne. No dobra, także nie przedłużając, możecie wbić też jeszcze na mojego Instagrama. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co? Ja się z wami żegnam. Siema.